Witam was kochani w nowej serii poświęconej grze The Sims 3. A więc zaczniemy sobie nową grę. Wybieramy miasto. Jest Moonlight Falls. Nie wygląda ono dość przyjemnie. I mam jeszcze Sunset Valley. Ono wygląda no dość ładnie, dość kolorowo, bym rzekł. Więc okej, gramy. Trzeba się zalogować. Zalęcamy połączenie. Nie będziemy się logować. Po co? Nie lubię. Podpowiedzi do gry. W swoim mieście jest mnóstwo okazji do podjęcia pracy dla chętnych. No, to coś dla mnie, nie? Zbliżają się wybory w ratuszu. O, no i nie skończyłem czytać. Dzięki bardzo. Czyżby ekran lodowania gry miał trwać dłużej niż sama gra? Przekonamy się w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć. Nie, żartowałem. To ja na razie wyłączę nagrywanie, może to coś pomoże. Będzie szybciej i powrócimy, jak już gra będzie w ostatnim stadium logowania. Patrzcie, załadowało się. Uii, to jest nasze piękne miasto. Mamy tu wszystko praktycznie. Ustawienia graficzne są dość wysokie jak na mój komputer, więc może to jest kwestia właśnie tego, ale dobra. Nie zamartwiajmy się tym, zobaczymy jak nam będzie chodzić już podczas wejścia do gry. Stwórz simów, to jest najważniejsze, to jest element każdej gry, w którą ja gram. Pół godziny tworzenie postaci. I na tym pewnie się skończy dzisiejszy odcinek. No zobaczymy. Więc jeżeli jesteście ciekawi kolejnych epizodów już po budowaniu mojej twarzy, mojego ryja i tak dalej, to zachęcam was raczej do następnego odcinka, bo w tym będę robił ludzi. Dobra, nazywam się Evorio, jak zawsze nazwisko. Weźmiemy sobie coś z łaciny. Ferrus, czyli żelazny. O, co to jest? Tego nie widziałem. Duch, wampir. Nie mam dodatku tego, ale co tam? Czarownik. Wilkołak, wróżczarownik, wampira sobie weźmiemy. Ale nie Edwarda, nie żadnego takiego. Nie. To będzie Evorio Ferrus, to będzie najstraszniejszy wampir, który będzie zabijał. No tak, nie powiedziałem wam na jakim dodatku gram. Jest to podstawka plus nie z tego świata. Czyli Czarmary, Supernaturals. W angielskim tłumaczeniu. Odcień skóry. Najjaśniejszy. Widział ty. Ohoho. Łohoho. Dobra, co to jest? To jest masa ciała, dobra. Będziemy kokszami. Kokszami będziemy. Mięśnienie. Może coś, żeby mnie przypominało. Nie, to nie tak. Tak nie wyglądam. Nie, bo jakby mnie miało przypominać, to by było tak o. Nie no, dobra, może przesadziłem. Może by tak było jakoś. Dobra, ale dosyć tego. Musimy być... Ujuj, ale spoślak. Umieśnienie ciała. Pewnie, że na maksa. Co tam? Będziemy się bawić. Jak szaleć, to szaleć. No, ale wejście szybciej tutaj szybko. Nie ma czasu. Dobra, nastolatek. Młody dorosły sobie weźmiemy. Zobaczmy jak wygląda dorosły taki pan. Wygląda nieźle. A tak samo wygląda. Dobra. To sobie robimy dorosłego. Wybaczcie mój głos. Ale... Nie. Tak, nie skończyłem mojej myśli. Trochę się, że tak powiem. Ale u mnie pedalski ryje, takiego nie chcę. Przepraszam za słownictwo. Mogą mnie oglądać także dzieci. Kiedyś jak grałem w Sims, to miałem takie włosy. No, takie. No bo normalnie też mam długie, może nie aż tak. Ale mam, dobra. Ale zawsze tak. Moja porada na... Złota porada na dziś. No na pewno nie takie włosy. Ugryzę cię, maleńka. Będę stał twoją kredkę. Na budowanie ryja zawsze wybieram łysy łeb. Wtedy mogę zawsze sobie... kształt, facjaty, dokładnie no, owłosienie ciała, nie, może jednak nie, mogę sobie dokładnie twarz wymodelować. Taki standardowy ryj na razie. I zaraz zaczniemy, aha, tu jest, aha, tu są dodatkowe opcje, dobra.
Ale on ma oczy jacie. Dobra, uszy mi się podobają w miarę. Policzki, o, wysokość kości policzkowej. Za wysoko są. Ale wampiry chyba mają tak wysoko, ale to nie szkodzi. What the? Takie miarę ładne. Tak jak ja, że musi być. Nie. Zagłębienie u nas na sady nosa, nie, bo to będziemy mieli nie zakwasy i co ja gadam. Nie, dziękuję. Policzki przy żuchwie. Ja mam dość szczupłą twarz. Ale nie musisz się tak bawić teraz. Szerokie szczęki. Nie mam szerokiej szczęki, nie. Co to nie? Męsko. Nie, ja mam taką raczej średnią wysokość szczęki, nie za dużo. Dobra, damy taka usta, będziemy musieli poprawić, bo... Skredek. Uga. Nie wkurza was to? Takie odgłosy? No trudno. Ale twarz, nie, jak... Albo jakiś spód szczęki. Też ugabuga. Dobra, damy na razie taki... No taki ryj przystępny. Wysunięcie podbródka. Bez przesady, panie, ja mam dość taki ładny podbródek. Ale coś szczęsłeś tam za siebie ładnie robisz. Nie, takiego nie mam. No musiał te usta stęgować, rozmiar podbródka. Nie mam wielkiego. Zjadłem piłkę bananową. Dobra, będzie tak. Tak myślał. Co ty gadasz, człowieku? Profil twarzy. Nie wyglądam jak szczurek. Płaskiego ryja też nie mam raczej, ale... Co ja tam wiem? O tworzeniu ryja. Szerokość twarzy. Nie, takiej też nie mam, piłkowatej. Wysokość twarzy. Ale on wygląda. Nie. Dobra, i tak to wszystko jest jeszcze do... Kończenia uszy, skręty uszu. Ale weź tu szybciej, bo my się nudzimy. Nie będę oglądał. Hełche. Nie, małych uszu nie mam, takich dużych też nie mam. Ojej, co to za guminki jakieś. Ja normalne uszy dość. Czas tu się uszu, jesteśmy wampirem. Nie elfem. Sorki, nie ten dodatek. Uszy. Oczy znaczy się, nie uszy. Co to są uszy? Co to ma być? No ja mam błękitno-szary mam. Oczy, tu damy takie. Dobra. Różnicy żadnej nie minę za bardzo, ale... Ale co tam? Rozmiar oczu. Ale w ogóle... Ślepy jestem, dajcie okulary. Wysokość oczu. Kurde, coś nie wyjścia w rymi. Chyba wyjdzie. Miałem swojego sima zrobionego już. Ale oczywiście skasowałem save'a, bo to był... To jest stary save. Save. No i... No... Co było za frajda, no... Starą jakąś tam postacią grać. I nie nakręcić odcinka jak robię ryj, nie? Wysokość oczu dołów. Także na okoliczne hejty jestem raczej przygotowany. Czemu? Co ty ciebie po... It, że tyle robisz twarz? Brwi muszą być. Zakrzywienie brwi. Bę. Hyps. Bę. Nie, no brwi będą takie ładne dość. No jak moje, nie? Wydatność brwi. Tsz. What the fuck? Zjem cię na obiad. Coś mi te oczy nie pasują do mnie. Aha, kąciki ust jeszcze są. Ust, to są oczy, nie uszy. Nie o... Co ja gadam? Ludzie, weźcie mnie. Nie mam takich oczu. A może to dlatego, że ty wampir jest? On wygląda niewyjściowo trochę. Tak myślę.
Chyba, nie wiem. Jeżeli znacie się na tym lepiej, to poprawcie mnie. Naprawdę, nie wiem. Gram w ten dodatek pierwszy raz. Dlatego, no... Nie znam się. Hej, baby, prześpisz się z... Tym. Co ty gadasz, człowieku? Wyglądasz podejrzanie. Szerokość powiek. No dobra, już tak trochę lepiej wygląda niż tak. Tak wygląda jak jakiś spłyczeniec. Będę cię w nocy brał. Dobra, ustawimy sobie gdzieś mniej więcej tak. Nadal mi się ten ryj nie podoba, może dlatego... Czekaj, zakryję sobie palcem nosa. Dobra, to wszystko przez usta i tak dalej. No to już robiłem. Teraz nos. Ustawimy sobie taką ładną bulwę. Nie, te usta trzeba najpierw zmienić, bo one mi... No jak to wygląda? Wysokość ust. Tak jest najniżej. No to trzeba będzie... Trzeba będzie coś z tym zrobić. Dobra, wybierzemy sobie taki standardowy, ładny nosek. Dobra, niech będzie to... Jaki kulfon! Dobra, mały nos. Nie podoba mi się coś. Coś tu nie gra. Wyglądam jak jakiś... Tutaj gdzieś to było. Wysokość twarzy chyba było. Było coś tutaj. Dobra, już to wygląda lepiej. Tylko będziemy musieli po prostu oczy obniżyć. Wysokość oczu. No nadal wygląda... Nie wygląda jak ja, nie wyglądam tak. Więc wszystkie panie niech się nie zniechęcają. What the fuck, to ty gadasz, człowieku? Dobra, to jeszcze brodę musimy zmniejszyć jako tako. Nie, no tak też nie wygląda. No ale dobra, no. Będziemy przeszczepem jakim grać. Profil twarzy. No dobra, coś tam się wykombinuje, panie. Oż to ja, chirurg plastyk zamiłowania. Dobra, na takim sobie zrobimy. Wysokość nosa. To pierwsze. Szerokość. Zobaczmy, jaki on szeroki jest. Nie mam takiej szerokiej bulwy. Myślę. No, może być taka długość nosa. Nie, Geppetto, Pinokio, nie, ja nie jestem taki. Masa nosa. Najpierw masa, później rzeźba. Synu, ty to pamiętaj. Aha, to jest, tutaj jest masa nosa, to jest mostek po prostu. Obrót nosa. What the? Obrót nosa sobie wziąłem taki lekki. Nadal mi się nie podoba... Z ustami coś. Rozmiar nosa. Usta powinny być troszeczkę niżej, no ale... Co ja tam się znam na tym? Wydatność nosa. Nie chcę takiej bulwy pikmejskiej. A masz coś do pikmejów, ty zły człowieku. Nie no, kurde, ludzie, sorry, ale... Wkurza mnie to. Wysokość twarzy. A to za wysoko, a to za nisko, a to coś tam, a to coś tam. Dobra, zrobimy tak. No nadal nie jest idealnie, ale... Co tam? Zmniejszymy szerokość, a... Będzie co ma być, najwyżej, jak mówię właśnie, przeszczepem będziemy grali jakimś... I wyobraź sobie piąchę lecącą w jego ryj. No trudno, no powracam sobie do tych opcji, ustawień i tak dalej, ale no... Pa. Rozmiar oczu. Zmniejszymy troszeczkę. Obrót to oczu to chyba na nic. No mówię, właśnie to będzie takie... Powracanie do wcześniejszych opcji. Oj, za bardzo. Jeszcze raz obrót. No życie, no każdy kto... milordzie, nie.
każdy, kto lubi tworzyć postacie i umie to robić, no wie, że to nie jest to łatwe zadanie tak naprawdę. Czasem naprawdę dużo czasu trzeba poświęcić, zanim się stworzy, no właśnie, idealny ryj. Dobra, jeszcze raz sobie obrócimy Nohala. Masa, obrót nosa. Rozmiar nosa. Nie, rozmiarem tu się nie sugerujmy. Długość nosa. Będzie długość nosa jednak. Wysokość nosa, za wysoko. Dobra, no będzie brzydki, jejku, no to nie będę ja wtedy, ale co to? Czy dobra, nie, i tak nie mam zimportowanych dodatków, znaczy dodatków. Bo myślałem, że jednak sobie swojego tego nie wziąć, ludzika. I go po prostu, no wiecie, no oszukać was tak troszeczkę i wczytać swój ryj. Stary. Tak myślałem, ale nie wiem, czy się da. Dodaj Sima. Zobaczymy. Zobaczę najpierw, zobaczę. Bo tamten był, no, w miarę lepiej stworzony. No tylko był człowiekiem. To go najwyżej usuniemy. Aha, to. Na to trzeba kliknąć. Chyba. Nie, bo ja dawno. Nie, żadna sól, dziękuję. Mam. Chyba tutaj trzeba. O, coś będzie. No, ej, odkliknęłeś mi się. Co to jest? Myślę, że będzie coś, tylko nie wiem, czemu jest biało. Nope. Będzie ten. Tak myślę. Dobra. Ryj może nie jest idealny, też go sobie przerobię, ale co tam? Co tam? Tego musimy usunąć. A, sól. Mam wszystko, dziękuję. Ja ba. Tak, usuwamy tego. Sorry za zamieszanie takie, ale... No ale co? No, ładujesz. W miarę ten ryj wyjściowy jest. No. Jeszcze tak do końca nie wyglądam, ale... To jest chyba najlepsza wersja, jaką udało mi się w ogóle stworzyć kiedykolwiek. No może zajmiemy się obrotem brwi? Aha, nie da się takich złych. Wydatność brwi. Aha, tu jest wydatność brwi jeszcze. Żebyśmy nie wyglądali całkiem na złych. Co to jest? To jest chyba jakiś tatuaż przynależności do klanu wampirów. No sorry, jeżeli się wkurzacie, że musiałem postać wczytać, no ale... Lepiej tak niż mam przeszczepem chodzić, nie? W końcu będę całą grę z tym ludzikiem. Wysokość dolnych powiek. Szerokość powiek. Wysokość. Aha, bo to powieki są, a to są kąciki. Nie jesteśmy Japończykiem. Uniesienie oczu. Nope. Aż takiej przyjaznej twarzy chyba nie mam. Szczęka jest za szeroka, ale co tam. Szerokość szczęka. Aha, jest zmniejszona do maksa. To panie, co ty tu chcesz? Szerokość twarzy zmniejszymy sobie. Kawałeczek tylko, bo... O, tu musimy... jak to się nazywa? Kości policzkowe zmniejszyć trzeba. Zwiększyć, sorry. Mówicie, chudzielec będzie strasznie na twarzy. Aż takiej chudej twarzy. Może mam taką chudą? No może kawałek grubszą. Wiem, że się troszeczkę możecie nudzić, co niektórzy. Bo no nie dla wszystkich
tworzenie postaci jest interesujące. No, niemniej jednak mam nadzieję, że są jeszcze ci wytrwali mężowie stanu tutaj, którzy wysokie szczęki. Którzy tutaj nam jeszcze pomogą w zabawie. Ale aż takiej dupy chyba tu nie mam na brodzie. No, co ja robiłem? Głębokość. Dobra, będzie już taki, gościu, myślę. Nos mi się nie podoba. Dobra, zmienimy nos, sorry. Ja muszę, sorry. Ludzie, ja muszę. Głębokość końca nosa. Ja mam nos bardziej. Ostatnio tak zauważyłem, mam mostek bardziej taki wysunięty. Mostek. No, mam takiego. Takie coś mam, głębokość mostka. Nope. Nie. A nie wiem, czy tu da się coś takiego zrobić. Dobra, nie będę chyba więcej. No ja bym więcej nie kombinował. Wydatność nosa tylko sobie zmniejszymy. Nie, zwiększymy. Dobra, niech będzie taki. Nie będę. Co tam było? Sorry, coś tam było jeszcze. Nie, czekajcie, to chyba tu. Twarz, tatuaże. A. Nie, tatuaże chyba. Ale, aha. Mardunsa. Przypadek? Nie, tego tatuażu ja bym go nie chciał raczej. A, no ale co możemy poradzić? Lewa strona, coś tam. Jest chyba po ukryciu, chyba coś. Tył karku. Co to jest? Plecy. Na plecach łopatki, całe plecy. Nie. Ramię. Na ramieniu może. Może coś takiego? Nie, za nisko. Chyba, że jest coś. O, tryb zaawansowany. Może. A nie, bo to jest chyba wielkość, tak? Nie. Nie, to będzie rozmiar. Nie, podziękujemy. Aha, tu są. A rękę mi zaleciała. Bark. Zrobimy tak. Prawa strona. Z prawej. Ale nie tu, sorki. Panowie i panie. Już trochę ten odcinek trwa. Ja z jednej strony chyba wystarczy, a może na klacie. Na pewno nie zakaz czosnku. Na stopach nie lubię takich rzeczy na stopach. O, to na tyłku może, co? What the fuck? Tu jest jakaś opcja, żeby to zmienić. Jepso. Może i jepso. Dobra. Kolor włosów nic nie będziemy mieć. Czapki może jakieś zobaczymy. 100 sim pointsów. A tu Harry Pottery jakieś coś tam. Aha, to są stare rzeczy jakieś. Brwi wszystko chyba mamy. Zobaczymy, może jakieś nowe brody będą. Nie, takie wilkowacze to nie. Na Wolverina. O, X-Men raczej z nas nie będzie. Ojej, aż tyle trwa ten odcinek? Sorry, ja nie wiedziałem. Bo się nie ciało. O nie, to nie. Co, ty masz rękawiczki? Aha, masz rękawiczki, dobra. Jesteś taki strasznie chudy jesteś, człowieku. Chodźcie przy... Przytęgujemy, bo za chudy jesteś naprawdę. Ojej, to sorry, ja nie wiem. Coś trzeba będzie wykombinować, bo... Chyba nie wrzucę tego na kolejny odcinek ubierania go, nie? To była już lekka przesada. Dobra, nie, to są stare, to chyba nic ciekawszego nie było.
Zobaczymy. Coś takiego jeszcze. Da się tu cofnąć, nie? Da się. Nie, nie bardzo mi się to widzi. Raczej styl Moro. O, co? Aha, to chyba dla wróżek coś jest. Nie podoba mi się to. Co to jest? Nie. Może lepiej nie. Tu wilkołacze takie bardziej koszulki. A, podarujemy sobie to. Na co dzień portki. Że też nie da się, bo to mam glane, jak widzicie pewnie, nie da się, że tak powiem, wkaszać nogawki do butów. Zobaczymy tak, o. Coś krótkie spodnie. Nie, nie, dziękuję. Kostiumy. O, tu może będą jakieś ciekawostki. Chyba nie. Nie będziemy maestro. Mroczny ksiądz to jest chyba jakiś. Nie, tego raczej nie będziemy praktykować. Ja takie chcę. Kup teraz, to chyba się za pieniądze kupuje. Wszędzie chyba wchodzą takie mikropłatności. No dobra to. A pierścionki, sratatata. Nie będziemy się chyba w to bawić. A, zobaczymy zresztą. Nie będziemy się w to bawić, ale zobaczymy. Coś tu mam. A co to są w ogóle? Pazury jakieś, coś takiego? Nie wiem, zobaczmy. Aha, to są... Nie, to ja podziękuję bardzo serdecznie. No dobra, rękawiczki. Co to jest? Poproszę o widok na twarz. Co to jest? Nie widzę, nie widzę, ej no. Jest tu jakiś opis tego? Nie widzę nic. Jeszcze jakieś kolczyki? Nie, nie mam pojęcia. No co ci skarpetki? Jeszcze raz przejrzymy to. Podstawy. Wampir. Jestem wampirem. Jestem młodym, dorosłym. Jeszcze troszeczkę przydać się ciałka. Dobra. Ewory Ferrus. Wampir. Przekokrzony na maksa. Twarz jest idealnie idealna. We let go. O, Lukuks. A co tu ma być? Weto. Strój. To widzieliśmy. Osobowość. Ostatnia rzecz. O, tu są jakieś większe. Te. Artysta. Dobry. Będziemy dobrzy. Świetnie całuję. No to jest logiczne, nie? Fan naturalny. Simuk, czy się kręcimy. Mają coś szczególnie do powiedzenia, gdy spotkają się z naturalnym Simuką twarzą w twarz. Kleptoman. Miłośnik motoryzacji. Nie cierpi przygody. Nie chluj, nieokrzesany, niezdolny, ważny, serotet, pasożyt, pracoholik, przegrany. Przyjacielski, rodzinny, romantyk, samotnik, rozszczepany. No jesteśmy wampirem, będziemy sceptykiem nad naturalności? Nie, chyba. Stosowny, jaj, stosowny? Chyba nie. Uwielbia wirtu, zadumany, zbieracz, złośliwy, zły, łohohoho. Niezły to chyba nie jestem. Czekajcie, co ja tam mam? Aha, świetnie całuj, no mówiłem, że normalne. Przemienić miasto. O, to będzie coś fajnego. Szczęście, aż zawsze mam szczęście. Poczucie humoru. Dobra. Może tego artysty sobie na coś zmienimy. Okej, co tam? Coś mi zmieni cechy. Aha, to będzie pewnie losowe. A nie, to po prostu to jest. Artysta. Nie, na razie to sobie odejmiemy. Weźmiemy sobie coś, co nam pomoże po prostu. Boi się wody? Nie, nie boi mi się wody. Niespokojny sen, niezdarny, odważny. Coś, co nam... Trwa... Tu
cóż, coś co nam pozwoli lepiej grać, łatwiej, że tak powiem. Świetnie, całuję. Dobra, nie chcę, całuję. Oszczędny, wyglądam zarobić celony. Tańsze zakupy lub myśleć na wydatkach, nie cierpią, tylko... Jestem oszczędny, tak, to fakt akurat, jestem oszczędny. Bardzo. Szczęściarzem też raczej jestem, mam dużo szczęścia, poczucie humoru. Może wy jeszcze tamtego nie, no nie bardzo zauważyliście, bo no przed nie tyle co kamerą, co przed programem do nagrywania. No trudno jeszcze wydobyć mi samego siebie. Czasem może rzucę jakiś żart i tak dalej, ale coś tam ja. Może jeszcze to nie jest takie 100% siebie. Dobry, no raczej do zła nie mam popędów. Świetnie całuję. Tak, praktyka. Życie mnie pokazało. Znaczy ja tak myślę, nie? Pragnienie życiowe. Przemienić miasto. Złoty język, złote palce. Narzucać się na pieniądze. New World Order. Nie, dziękuję. Wypić. Jocie, to może być ciekawe. Dostosuj marzenia. A, tu coś jeszcze. Wiem, że niewyraźnie mówię. Legenda szachów to... Nie, dzięki. Majo. Przeczytałem Majonezowicz. Mistrz mistycyzmu. Dlaczego tu jesteśmy? Co chce? 80 poziom kariery w szpite, ścieżka mistyka. Mistrz sztuk. Uzdrowiciel. Super szpieg. Nie, oportunista. Otoczony rodziną. Ja wiem, że już trochę czas antenowy nam się kończy. Ale... Co tam? Rzemieślnik alchemii, sim renesansu. Ja myślę, że jestem troszeczkę takim człowiekiem renesansu, bo a to rysuję, a to coś tam, a to staram się szyć. Lubię różne takie ręczne robótki, no nie kojarzcie tego z jakimiś złymi rzeczami. Jesteś mistrzem złodziei, starączką, amatrzem. Dobra, niech będzie to przemienić miasto. Zmienimy świat. Ulubione i głos. Co lubimy jeść? Spaghetti, hamburgery. Są hamburgery. Kebab może. Lubię też kebaby. Ostatnio ciągle kebaby w pieprzem. Spaghetti, pizza. Hamburger niech będzie. Zanul Matzo, Tor. Taki głos? Noob. Pablo Herbie. Miapso, Simchi. Chabo. Miapso, Simchi. Chabo. Zanul Matzo, Tor. Taki głos? Nie wiem. Ulubiony kolor czarny. Muzyka niezależna raczej. Mroczna fala. Brzmi ciekawie, ale chyba nie będę mógł tego zmienić. Dla dzieci, klasyczna. Zobaczymy mroczną falę. Edytuj biografię. Biografia. YouTube. Co? Nie jestem YouTuber. YouTuber. Tak. Dobra. Ostatnia zakładka to jest chyba nowość, a znak zodiaku nie, to chyba nie jest nowość. Ja jestem lewem. Panie i panowie. Niespodzianka rozwiana. Zamknij. I możemy przejść do gry. Pa-pa! Już? Ferrus. Zdjęcie. Edytuj relacje. Nie ma z kim. Zaczynamy od zera. Sorry, bo długi odcinek będzie dość. Dobra, to ja wam dziękuję za uwagę na ten czas. Dziękuję, więc pa-pa. Tylko nie koniec odcinka. Fusra subskrybuj.